Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam w Pepco i kochani, zobaczcie, jakie fajne poduchy. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Takie miłe, naprawdę miłe w dotyku. W kolorze szarym tutaj mam z pszczołą. Jest to chyba poprzednia albo jeszcze poprzednia kolekcja. 35 zł. Wiem, że te poduchy są bardzo poszukiwane. U mnie są. Trawy w takich podłużnych donicach. Ja kiedyś Wam je pokazywałam i znowu są dostępne, albo po prostu się nie sprzedały. No, są dosyć drogie, bo cena takiej rośliny to 50 zł, nawet dosyć dużo. No, ja osobiście bym tyle za taką trawę nie zapłaciła. Tutaj obok takie dywaniki w stylu boho, okrągłe. Cena za sztukę 50 zł, naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Jest to dywanik z najnowszej kolekcji. Tutaj mamy takie pudełka do przechowywania. Ja je bardzo lubię, bardzo mi się podobają. Ja właśnie z tej trawy mam kilka rzeczy w domu i jestem bardzo zadowolona. Nie śmierdzi przede wszystkim, bo niektóre produkty właśnie w innych sklepach mają jakiś taki specyficzny zapach. I kochani, pojawiły się nowe dekoracje na Halloween. Tutaj mamy takie dynie z nietoperzem. Taka figurka. Tutaj mamy, to jest figurka podświetlana. Taka figurka kosztuje 30 zł. Jeżeli szukać fajnych dekoracji na Halloween, to niedrogie są Faction. Chociaż teraz już mocno przebrane, ale możecie polować po prostu u siebie. Co tutaj jeszcze mamy z nowości? Takiego dinozaura na szelkach. To są chyba takie jakieś jakby spodnie, coś takiego. No w każdym razie cena tego dinozaura to 80 zł. Jeżeli chodzi o nowości, to mamy również takie pająki, świeczniki, 8 zł za sztukę. Kiedyś fajne metalowe były w Deals i tamte były zdecydowanie ładniejsze, no ale tutaj mamy takie. Nie ma szału, jeżeli chodzi o dekoracje w tym roku. Przeważnie powtarzają się z tamtego, jak dynie, mało rzeczy. 15 zł taka dynia w kolorze pomarańczowym i obok jest taka sama, tylko w kolorze białym. Te dynie akurat fajne. I już sobie patrzymy tą. Tak wygląda. Serwetki, różne rodzaje. Cena 4 zł za opakowanie z pająkiem. Tutaj mamy taką. 4 zł takie. 4 zł takie serwetki. I pojawiły się słodycze, kochani, na Halloween. Niestety nie ma jeszcze cen. Tutaj na opakowaniu też nie widzę. No szkoda, ale podejrzewam, że w najbliższym czasie te ceny się pojawią. Tutaj gdzieś na półce. No szkoda. I jeszcze taka wata w opakowaniu. Identyczne są w Deals. Też nie wiem, jaka cena. Nie ma niestety po prostu tutaj. Ani na opakowaniu, ani na półce. Hit sklepu, hit sezonu, buty. Bardzo fajne, naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Szkoda, że nie ma identycznych na dziale damskim, bo na pewno by szybko zniknęły ze sklepu. Cena 50 zł. I tutaj mamy jeszcze z dodatkiem koloru pomarańczowego. Już sobie patrzymy cenę. 40 zł. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają. No sami zobaczcie.
Bardzo ładne. Tutaj mamy jeszcze takie butki w kolorze brązowym i takie w kolorze różowym. Cena 30 zł. Bardzo ładny kolor. I kochani, jestem już na dziale damskim z ubraniami. Tutaj oglądam koszule nocne. Pojawiły się nowości, jak widzicie. I tutaj mamy jeszcze taką za 40 zł. Bardzo fajna, z długim rękawem. I tutaj mamy jeszcze taką niebieską piżamkę. Dość dziwny materiał, natomiast kolor za to ładny. 50 zł do rozmiaru XL. £35 zł, taki sweterek, bluzeczka w kolorze jasno-niebieskim i 25 zł. Jestem, kochani, już na dziale dziecięcym. 25 zł. Takie futerko, kurteczka rozsuwana na suwak. Tutaj mamy bardzo ładny sweterek w kolorze szarym, prześliczny. £8, taka bluzeczka z długim rękawem. I tutaj jeszcze jestem oczywiście na dziale chłopięcym. Tutaj mamy cenę 20 zł. Jeszcze mamy tutaj cena 20 zł. I'm gonna burn.